Cześć, witam Was, ja mam na imię Paweł, zapraszam Was do subskrypcji kanału. Słuchajcie, nawozimy borówkę amerykańską. Jak ta borówka miała przygotowane podłoże, znajdziecie w opisie linki do tego filmiku. Kwaśne podłoże, kwaśny torf, to czego wymaga. Widzimy tutaj też makorę, przy czym trzeba pamiętać, że gleba się odkwasza, dlatego ważne bardzo jest. Ja już pierwsze nawożenie miałem jakieś 3 tygodnie temu i teraz kolejny zabieg chcę Wam pokazać. Prosty zabieg, sprawny zabieg, ale chciałbym, żebyście pamiętali o tym. Czy mam nawóz typowy do borówek, garstkę odsypujemy pod krzaczek, wymieszamy sobie gdzieś tam, tak żeby faktycznie trochę głębiej się, i podlewamy. Taki zabieg przy borówkach co 3-4 tygodnie, pamiętajcie, jest bardzo ważny. Borówka musi mieć kwaśne podłoże, tym bardziej jeżeli chcemy, żeby dobrze owocowała, żeby fajnie pędy nam wypuszczała. Jak widać, te moje były małe, zaczynają się robić coraz większe. Te malutkie krzewy mają dużo pędów. Tutaj wychodzi kolejny pęd. 2 lata i będą niezłe. Będą takie jak ten jeden z moich największych, powiem tak de facto. Pozdrawiam, zasubskrybujcie kanał. Do usłyszenia, cześć.